Wiem, że Słońce to gwiazda. Podobnie jak Procjon to gwiazda. Akurat astronomią to ja się interesuję i tak dosyć ostro od wielu, wielu lat. Momencik. O. Ale wiedziałem również, że gwiazda w księżycu i gwieździe, czyli symbolach Azury, królowej nocnego nieba, to ta gwiazda nie symbolizuje na pewno Słońca. To nie jest Słońce. Za to nie wiedziałem innej rzeczy, która była potrzebna tutaj do rozwiązania tej zagadki. Mianowicie, że Azura jest określana także jako bogini zmierzchu i świtu. I akurat ta gwiazda w tym przypadku na pewno nie symbolizuje Słońca, tylko odpowiednik naszej gwiazdy porannej oraz gwiazdy wieczornej, czyli planety Wenus, takiej naszej, no nie? No, czyli jeżeli ktoś na przykład by sobie uznał, że chodziło o Słońce i by sobie przyszedł w południe, bo wtedy świeci Słońce, to okazałoby się, że drzwi do tej lokacji są zamknięte. Drzwi się otwierały i otwierają na godzinę tylko o świcie i na godzinę o zmierzchu. Akurat miałem troszeczkę szczęścia, że tutaj trafiłem. Tak sobie poczekałem tę godzinkę, czy ile my tam czekaliśmy, godzinkę czy dwie. Akurat był świt chyba, nie? Jakoś tak. I akurat w tę godzinkę się wbiłem. No, drzwi się otworzyły. Trzeba było po prostu o Azurze wiedzieć troszeczkę więcej. Ale na pewno nie chodziło o Słońce. Także proszę mi nie zarzucać braku elementarnej wiedzy, bo zostaniecie ukarani w imieniu Księżyca i Gwiazdy. A oto... Chyba jeszcze raz ustawię ten stoper od tego momentu. A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Morrowind. Jesteśmy w tej chwili... momencik, tutaj sobie może włączę bieganie, tak jest. Jesteśmy w tej chwili w Grocie Wcielonych. No właśnie, i tutaj mieliśmy pozyskać... tutaj mieliśmy te wszystkie wskazówki, jak dotrzeć. No troszkę tam krążyłem, ale w końcu się udało. Dolina Wiatru, Skóra Perły, Zęby Ajrana, Ucho Igielne, tak. I tutaj jesteśmy... Tak, przejść udało się próbę wojownika Sulmatula i on nam zdradził później ten sekret właśnie z Grotą Wcielonych. Próba mądrości, tak jest. Zaraz, co my tu mieliśmy znaleźć? Poświęcony Azurze i poszukać księżyca oraz gwiazdy z przepowiedni. O właśnie, księżyc i gwiazda. No, ten księżyc i gwiazda się sporo przewijał w tych wszystkich tekstach tutaj w wątku głównym. No i gdzieś to tutaj ponoć w końcu znajdziemy. No dobra, tutaj widać posąg. No Azurę to mi to nie przypomina, no ale coś tu jest. Coś tam się świeci w ogóle, widzicie? Coś tam się kręci. Może to księżyc i gwiazda. Tylko pomalutku. Ale to chyba jakieś duże nie będzie, co? Tutaj nie widać, żeby... To taka mała lokacja jest. Tu w ogóle jakiś trup leży chyba, nie wiem, skamieniały? What the fuck? Co to jest? Patrzcie. Księżyc i gwiazda. Wygląda jak banan. Wiecie, taki obrany połowicznie ze skórki. Ale przestało się kręcić. O, jak się oddalam, to się kręci. Jak się przybliżam, to się przestaje kręcić. Teraz pytanie, czy coś strasznego się stanie, jak ja to wezmę. Wartość 2000 na stałe zwiększa osobowość, retorykę, ale to nieważne akurat, bo to pełni zupełnie inną funkcję tutaj pewnie w tej przepowiedni całej. Co to w ogóle jest? To Azura jest... Posąg Azury, tam wiecie, na wybrzeżu Azury stał, to taki z rozłożonymi ramionami. Z księżycem na jednej ręce, z gwiazdą, jako gwiazdą, a nie słońcem, na drugiej ręce. Zresztą nawet na obrazkach ten symbol gwiazdy to w ogóle słońca nie przypomina, tylko bardziej taką gwiazdę nocnego nieba. No dobra, weźmy to. Mieczol może wyjmę tutaj na wszelki wypadek. Uwaga! Ups. Nerevar Reborn, Incarnate. Your first three trials are finished. Now, two new trials lie before you. Whoopa. Seek the Ashlander Ashkans and the Great House Councillors. Four tribes must name you Nerevarin. Three houses must name you Hortator. My servant, Nabani Meza, shall be your guide.
to dobrze. And when you are Hortator and Nerevarine, when you have stood before the false gods and freed the heart from its prison, heal my people and restore Morrowind. Do this for me and with my blessing. No to chyba jednak Azura jest, tylko tutaj przedstawiona jaka taka bardziej... nie wiem... No tam jak stała na powierzchni z rozłożonymi ramionami, to jakąś faktycznie boginię przypominała. Tutaj taką raczej zwykłą... O, a co to jest? Tutaj się jakieś duchy pojawiły. To może wyszły z tych zwłok? W każdym razie, czekajcie, tam była mowa, że niby ani Maesa nas dalej tam poprowadzi, jakby co, tam podpowie, więc musimy o tym pamiętać, że jak czegoś nie będę wiedział, to żeby do niej iść, do niby ani Maesy znowu. Gwiazdeczka. Okej. Okay. Gwiazdeczka. Ale chyba groźni nie są, co? Mogę schować broń. No dobra, jest wszystko w porządku. Nic mnie tutaj nie atakuje. 100 na 100, stosunek do mojej postaci jak najbardziej dobry. Jakieś duchy to są. Oto przybywasz, wcielenie, księżyc i gwiazda odrodzona, Hortator, Nerevarejczyk opłakujący nieopłakiwane plemię. Dzięki tobie odkupieni będą fałszywi bogowie. Jestem gwiazdeczka. To nie o mnie mówi przepowiednia. Czekam jednak i żywię nadzieję. Pytaj, a ja ci odpowiem, jeśli pokieruje mną mądrość. Aha, myślałem, że niby ani Maesa nas będzie prowadzić i odpowiadać na pytania, ale tutaj też możemy jakieś informacje uzyskać. Coś tam było, że mamy zostać tym Hortatorem, tak? Hortatorem. Musisz stanąć przed członkami Rady Wielkich Rodów i przekonać ich do siebie. Bowiem tylko oni mogą nadać ci tytuł, którego potrzebujesz. Hortator. Nie znam osiadłych ludzi z Wielkich Rodów, nie potrafię więc nic ci doradzić. No Wielkie Rody, czyli chodzi chyba o te trzy Wielkie Rody tutaj w Morrowind, czyli Wielki Ród, Redoran, Hlalu i Telwani, tak? My jesteśmy... w tych... w Redoran, no nie? No okej, okay, no to tam będziemy kombinować z nimi. Nawet Nerevarejczyk, nieopłakiwane plemię. Nieszczęsny szósty ród i Dagord Ur. Albowiem wszystko, co czynią, jest podłe i złe, choć pierwotnie otaczał ich blask chwały. Przyczyną ich upadku była zaś wierna służba tobie, lordzie Nerevarze. To ty oddałeś pod opiekę lorda Dagota bluźniercze narzędzia pod Czerwoną Górą, on zaś uległ pokusie. Wypełniał twoją wolę, dlatego właśnie nienawidzi ciebie, któryś go zdradził, jak i nienawidzi trójcy, która kpiąc z jego honoru napadła go i wykradła narzędzia dla własnych celów. Bluźniercze narzędzia. Kagrenak, wysoki kapłan Dwemeru, wykuł zaklęte artefakty, z pomocą których chciał wykraść moc bogom. Nerevar walczył z Dwemerami, by udaremnić to bluźnierstwo, jednak Dagot Ur przywłaszczył sobie narzędzia, by uczynić się bogiem. Potem zaś przejęła je Trójca, także po to, by zyskać boskość. Choć Trójca pragnęła czynić swą mocą dobro, ich serca zatruły te same nieprawe żądze, którym uległ Dagot Ur. O. Incredible. No tobie to ja nie chcę, fałszywi bogowie. Trójca i Dagot Ur dysponują nadprzyrodzonymi zdolnościami i długowiecznością właściwą bogom. Zyskali je jednak drwiąc z bogów i nadużywając boskiej mocy. Byli ambitni i nierozważni, a konsekwencje ich bezbożności zagrażają wszystkim mieszkańcom Morrowind. No dobrze, no. Coś tam jeszcze było takiego istotnego. O, a ja ci odpowiem, jeśli pokieruje mną mądrość. Odpowiem, gdy zdołam. Powiem ci wszystko, co wiem. Wizje Azury są jednak często niejasne z dwóch powodów. Po pierwsze, nie można znać przyszłości, a zawsze można dokonać wyboru. Po drugie, prawda nie jest jasna ani prosta. Zagadki Azury są przestrogą, którą każe nam długo i uważnie rozważać, zmusza nas do wnikliwego szukania prawdy i znaczenia, ostrzega przed kierowaniem się nagłymi impulsami i siłowymi rozwiązaniami. No dobrze, zagadajmy sobie z innym takim duchem. Kto tu jeszcze jest? Aneteria. Witaj, wcielenie. Jestem Aneteria.
To nie o mnie mówi przepowiednia. Czekam jednak i żywię nadzieję. Pytaj, może zaciekawi cię moja historia. A, no dobrze, no powiedz tam swoją historię. Byłam uduchowioną kapłanką świątyni w Złotej Erze Trójcy. Przyczyniłam się w znacznym stopniu do powstania pism ukrywanych później przez świątynię, znanych teraz jako apografa. Niestety, bezgranicznie zaufałam Trójcy. Gdy w końcu uwierzyłam w przepowiednie nerwaryjskie, było już za późno. Przyjmijmy skromne dary i błogosławieństwo. Dodano do ekwipunku 36 lekcji Viveka, kazanie 12 i buzdygan Aneterii. Ale to znaczy, to kazanie 12 przeczytamy. Może akurat jeszcze takiego kazania nie znaleźliśmy, chociaż mało prawdopodobne. Jak to się tu włączało? Może się czegoś nauczę. Czekajcie, czekajcie. Kazanie 12 jest, uwaga. No nie, no to musieliśmy już kiedyś znaleźć. Ale ten buzdygan, co to za buzdygan, tak z ciekawości? Buzdygan. Tu jest. Jednoręczna obuchowa, uderzenie 3.17, obniża się szybkość i zwinność, jak trafimy przeciwnika. No, taki buzdygan, no, nawet ciekawy. No okej, jeszcze jakieś duchy tutaj są. Może każdy nam coś da. Witaj wcielenie, jestem Erordan. To nie o mnie mówi przepowiednia, czekam jednak i żywię nadzieję. Pytaj, może zaciekawi cię moja historia. Widziałem, jak cesarstwo Tamriel zdobyło Morrowind. Przeżyłem upokorzenie, kapitulacji i poprzysiągłem nienawiść i zemstę cesarstwu i Trójcy za zdradę. Później, gdy ogarnęła mnie rozpacz, zwróciłem się ku Czerwonej Górze, gdzie zestarzałem się i zginąłem, walcząc z zarazą i potworami. Weź mój oręż i pancerz. Na nic mi się już nie przydadzą. Dostaliśmy włócznie Erudana i Kirys Erudana. Kurde, wiecie, jeżeli ktoś nie przechodzi Morrowinda tak dokładnie jak ja, tam, wiecie, jakieś wątki poboczne, tutaj jedna organizacja, druga, trzecia, czwarta, piąta. Ja miałem po prostu sporo okazji, żeby ten sprzęt zdobyć jakiś, no nie? Ale jeżeli ktoś na przykład uparł się na wątek główny, gdzieś tam może dołączył do jakiejś jednej czy dwóch organizacji, tylko ma problemy ze sprzętem, to tu widać, że go troszeczkę potrafią naprawdę wyposażyć, no nie, taką postać. Czyli pewnie zbliżamy się do jakiejś ostatecznej bitwy. Dostaliśmy Kirys Erurdana. No zobaczcie, średni, klasa pancerza 14, nie za dużo. Ale przywrócenie zdrowia 11-punktowe i przywrócenie kondycji. No nic takiego wielkiego, jeszcze włócznie dostaliśmy. Taką trującą włócznię, ale też nic takiego ciekawego. Raczej, no dobra. Jakieś przygotowanie do końcowego pojedynku, to mi to nie wygląda, przynajmniej nie dzięki tym broniom. Tamten buzdygan, no to powiedzmy, że trochę lepszy był. Zobaczmy, co tu jeszcze za duchy są. Ile tu jeszcze jest duchów? Jeszcze dwa duchy są. No dobra, ten to wygląda na jakiegoś takiego głównego, bo stoi tutaj na środku, to może na końcu z nim pogadamy. Ale tu jeszcze ktoś jest. I Dreni Nerotan. Witaj wcielenie. Pytaj, może zaciekawi cię moja historia. No dawaj. Żyłem, a to jest on? Wygląda na nią. Żyłem w późnych latach Trójcy i za kulisami pomagałam. No tak, to żyłem i pomagałam, to niech się zdecyduje. Nie, no to ona chyba jest jakaś literówka. Żyłam w późnych latach Trójcy i za kulisami pomagałam nam zdemoralizować, a potem odeprzeć najeźdźców Akaviri. Nie miałam pojęcia o Nerwarejczyku i Dagot-Urze, dopóki nie schroniłam się wśród popielnych. Zginęłam bezsensowną śmiercią, próbując splądrować ruiny Kogorun. Proszę, weź to. Być może jest jeszcze na świecie coś wartego kradzieży. Zginęła w Kogorun? Przecież tam słabi byli, my tam sobie chodziliśmy bez problemu. No ale okej. Dostaliśmy profesjonalny wytrych i profesjonalną... A, to jakiś taki złodziejaszek był pewnie. Sobie tam chodził, no jeżeli go ją zauważyli, no to zaciukali pewnie, nie? Profesjonalny wytrych i sondę. No my chyba mistrzowskie mamy, nie? No dobra, dzięki wielkie, no. Dzięki, dzięki. A kto to jest w ogóle tutaj jeszcze? Gonon Hodala. No dobra. Witaj wcielenie. Pytaj, może zaciekawi cię moja historia. To ta gwiazdeczka miała chyba najwięcej do powiedzenia. No nie, ci to tylko chcą historię opowiadać. Byłem popielnym hanem. Poprowadziłem mój lud przeciw Akaviri, gdy psy z Cyrodiil umykały przed nimi niczym Kagouti.
Zapuszczałem się głęboko w zakamarki twierdz i grot Czerwonej Góry, kąpiąc nieczyste istoty w ich własnej krwi. Nie posłuchałem jednak rady wieszczek i ku własnej hańbie zapragnąłem chwały, nie dostrzegając prawdziwych wrogów. Mój topór i buty są twoje. Błogosławię cię. Dostaliśmy topór Konon Hodali i buty Konon Hodali. No dobra, zobaczmy z ciekawości. Buty i topór, tak? No tu jest jakiś nowy topór. Topór Konon Hodali. Premia do ataku o 10 punktów przez 30 sekund. No to już trochę lepsze. No faktycznie, jednoręczny do 33 obrażeń, no powiedzmy. Wartość 12 tysięcy, ja w ogóle przeciążony jestem. Jestem przeciążony, no. Niedobrze. Buty jeszcze dostaliśmy, tak? Jakieś buty tutaj. Zwiększa się wytrzymałość, o i szybkość. Tylko to ładunki ma, trzeba tego użyć. To nie jest działanie na stałe. Jak na przykład te nasze buty tutaj. A nie, nasze buty to też jest przy użyciu, tylko my po prostu z tego nie korzystamy. Co to w ogóle jest? Szybkość i atletyka. No to nie, to ja korzystam czasami z tych butów ze względu na samą szybkość, no nie, tam reszta to. Ta kondycja nam się wtedy obniża, zgadza się, powolne opadanie. Jestem przeciążony o 8 punktów. 8 punktów, no to nie jest jakoś bardzo dużo. Co ja mógłbym takiego wywalić? Dźwigasz zbyt wiele, no wiem. Coś takiego cięższego, zbędnego, tarcza cienia była nam potrzebna już w sumie. Nie wiem, lepiej ją zostawić. Ten Kirys Erurdana można tu wywalić. Wartość tylko 350, nic wielkiego. To chyba nie są żadne przedmioty questowe, w sensie, że będą gdzieś tam dalej potrzebne. Po prostu je sobie otrzymaliśmy tutaj od nich. To ma ciężar 24 aż. Upartego mógłbym rzucić zwiększenie siły, gdzieś się przenieść, to wszystko sprzedać, ale chyba nie ma takiej potrzeby, żeby aż tak kombinować. Ten Kirys możemy chyba śmiało tu zostawić. O, 484 na 500. Nibani Maesa, ta. Mieliśmy się do niej udać w razie problemów jakichś. No tamtej za wiele nie powiedzieli teraz. Znaczy z tego, co się dowiedzieliśmy, z tego jakby objawienia Azury, jak wzięliśmy Księżyc i Gwiazdę, to tam będziemy musieli coś kombinować z tymi trzema wielkimi rodami. Ale jeszcze ona tam coś mówiła, że wśród tych popielnych wszystkich będziemy musieli jakąś tam łaskę zyskać czy coś. Tylko, że u popielnych to ja jestem, tam mam w miarę dobrą opinię, nie wiem co oni jeszcze, czy coś jeszcze dodatkowo będą ode mnie chcieli? Nie pamiętam, chyba do takiego etapu w wątku głównym to nigdy nie doszedłem, jak grałem w Morrowindę. O, akrobatyka nam wzrosła do 66 punktów, raz sobie skoczyłem przez jakieś grzyby i już. Dobra, jak się stąd wychodzi? Musimy, chociaż nie muszę, kurde, wciskam w spację do skakania, gram WoWa ostatnio sobie, tam się spacją skacze i tutaj też klikam to, nie? I nie chcę postać skakać. Zaraz, Nibani Maesa to była ta wieszczka tam u tych, nie? U Urshilaku. To było u Urshilaku? Nibani Maesa, to chyba ona była, nie? Więc fajnie by było do niej się udać, ale po drodze, jak się będziemy przenosić, będziemy się udawać do Sadlitmora. No Altrun, tak jak będziemy w Altrun, to troszkę posprzedajemy tych rzeczy, bo dużo tego mam takiego zbędnego, więc pokombinujemy sobie. Czyli co? Interwencja bóstw na starcie. Interwencja bóstw. Gdzie to było? Bóstw. Gdzie to było? Adusamsi, tak? Tutaj. Adusamsi. No dobra, mamy Księżyc i Gwiazdę, jest postęp w wątku głównym. Pogadaliśmy tutaj z tymi duchami. Azura nam się objawiła. Jakby co, to jest służąca Nibani Maesa będzie nam pomagać. Altrun? Od razu? Zaraz, co ja zrobiłem? Jak to tak powstało? What the fuck? Czemu to przeniosło do Altru? Nieważne, no dobra. Znaczy nie do Altrun, tylko Fort Jeleni, ale ogólnie tutaj? Dobra, mniejsza z tym. W każdym razie... Ale czemu tak? Dobra. W każdym razie interwencja
Almsivi przeniesie nas do świątyni Valtrun. Ale zaraz, ja przecież miałem to oznaczenie rzucone chyba w tym obozie. Kurde, miałem to, no widzicie, tak to jest, jak się ma długą przerwę. Ale dobra, spokojnie, spokojnie, bo się zaczynam motać. Do Altrun. Musimy się udać, bo mamy posprzedawać tutaj trochę tych przedmiotów, nie? Czyli interwencja Almsivi. Spokojnie, spokojnie. Już zaraz to wszystko ja tutaj ogarnę. Bez paniki, procek. Jest Altrun. I teraz tak, gdzie my możemy sprzedać zbroje i tak dalej? Tu na pewno był kowal. Kowal był, proszę ja was. No to jest tam gdzieś. Skrzekacz, patrzcie, tutaj się bili z nim chyba, no strażnicy go załatwili. Kowal był. Nie, jak się szło pod skar jakoś. Aha, no to tutaj. Mi się to skar czasami ze świątynią myli. O, tu jest kowal na pewno, to dobrze pamiętałem. Tylko ile on kasy może mieć? Handel. 750, no to nie za bardzo, no ale dobra. 12 tysięcy topór u niego, no to raczej nie będę sprzedawać. Ale na przykład, o, ten buzdygan. Już 261, te buty, wartość 100, sprzedamy. Ta włócznia tutaj, wartość 13 tylko. Co oni mi dali za lipną włócznię? To chyba chciał mnie obrazić ten duch, coś tak, takie przeczucia mam. No w sumie to... Te książki one nawet stosunkowo, i one ważą. No ciężar 3 za każdą książkę, tutaj ciężar 2, też moglibyśmy to gdzieś sprzedać. Czy to mi jeszcze będzie potrzebne? Puchar lodu Dagot? Chyba nie. No ale dobra, sprzedajemy w każdym razie tutaj te przedmioty, zaoferuj i troszeczkę się odciążę w ten sposób. 454 ujdzie. Te książki, tutaj był jakiś księgarz w pobliżu? Pamiętacie coś? Zaraz. Do księgarzy to ja rzadko chodzę. O, jest księgarz Lombard, to tutaj sprzedamy te książki, jakieś papiery. Zarówno w Lombardzie, jak i u księgarza to da radę pewnie. Także to śmiało, dzień dobry. Możemy sprzedać. Handel. No, 6 stówek ma. Lekcja Viveka tutaj. Nadawar Księżyc i Gwiazda. No. Pamiętajcie na wszelki wypadek, że Księżyc i Gwiazdę sprzedaliśmy tutaj u księgarza Valtrun. Jakby to było potrzebne, o prawdziwy Nerevar. Narzędzia, chociaż narzędzia Kagrenaka. To jest lekkie, to są... 7 krąt, wiadomość. Znaczy no ta wiadomość na pewno mi niepotrzebna, zaginiona przepowiednia. To są zapiski dotyczące bardzo bezpośrednio mojej osoby, chociaż... Chociaż ja wiem. Nie. Pamiętajcie, że jakby co, święty Nerevar, że jakby co, to księgarz Valtrun ma takie związane z fabułą różne książki, zapiski, coś takiego. Wątpię, żeby to jeszcze było potrzebne, ale pamiętajmy, że to u niego tutaj jest. Dobra, załóżmy. Jak tam to obciążenie? Wiele się nie zmieniło. Dobra. Czyli tak. Przeniesienia używamy i zejdziemy do Nibani Maesy. Zobaczymy, co ona teraz wymyśli. Przeniesienie. Uwaga. No jest, Nibani Maesa. Mamy Księżyc i Gwiazdy. Ale się stało. A może powinniśmy najpierw do tego Hana się udać? Bo to on nam w sumie powiedział o tej grocie wcielonych, co? Może do Hana najpierw. Zajdźmy najpierw do Hana. Bo to na nim skończyliśmy jakby przed wyprawą, tak na wszelki wypadek. Może do niego zajdźmy, jak ktoś się on był. Tutaj, nie? Grota. Jurta popielnego Hana. Aha, chyba skrzekacz jakiś atakuje obóz Ur-Shiraku, no ale pewnie go załatwią. Taka muzyczka, jakby coś atakowało. O, widzicie, trzecia próba. No, dobrze, że tutaj przyszedłem. Powiodła ci się trzecia próba. Przed tobą czwarta próba i piąta próba. Rozmawiałem z Nibani Maesą i znam próby. Chcesz się sprawdzić jako Nerevarejczyk Ur-Shiraku? Może jednak wysłuchasz najpierw rady Sulmatul? No, pewnie, że wysłuchamy rad.
Świetnie. Na początek muszę cię ostrzec. Jako Nelewaryjczyk staniesz się osobą znaną i rozpoznawaną niczym YouTuberzy. Usłyszą o tobie wrogowie, którzy przyjdą zwabieni rządzą krwi, twojej krwi. Także przyjaciele, jakich masz wśród członków wielkich rodów. Ci, którzy słuchają słów świątyni, mogą zapomnieć o życzliwości, którą darzą cię obecnie. Jeśli chcesz załatwić jakieś sprawy z członkami rodów i wiernymi świątyni, doprowadź je lepiej do końca przed otrzymaniem miana Nerywaryjczyka. Aha, czyli z tymi wielkimi rodami będziemy teraz te właśnie, jak on to mówi, sprawy załatwiać. Możemy, przynajmniej tak się domyślam, możemy przez to wejść w jakieś konflikty z nimi, dlatego mówi, żebyśmy wszelkie sprawy teraz pozałatwiali. No co, no ja żadnych spraw do załatwienia już tam nie mam. Mam na pieńku... Mam na pieńku z tymi Telwani tam trochę. Z Hlalu mniej. A jeżeli chodzi o Redoran, to jestem przywódcą, no to nic tutaj już więcej nie pozałatwiam, nie? A więc chyba śmiało możemy tym Nerewaryjczykiem się stać. Tak totalnie oficjalnie już miano Nerewaryjczyka otrzymać. Po drugie, mówię ci, przyda ci się rada wieszczki Nibani Maesy, bowiem jako obcy nie znasz zwyczajów naszego ludu. Nibani Maesa opowie ci o innych plemionach, ich obyczajach i popielnych hanach. Bez tej wiedzy możesz popełnić wiele błędów i zmarnować mnóstwo cennego czasu. Przyjmij mą radę. Skoro więc chcesz odejść stąd jako Nerewaryjczyk Ursilaku, musimy pomówić o wielu sprawach. No chciałbym odejść stąd jako Nerewaryjczyk Ursilaku już tak oficjalnie. Chciałbym. Tylko co, najpierw z Nibani Maesą jednak radzisz pogadać? Nawet tutaj, zanim coś ten zrobię? Sulmatul ostrzegł mnie, że wielkie... No dobra, mogą okazać mi wrogość, wiedząc, że jestem Nerewaryjczykiem. To nic. Radził też rozmówić się z Nibani Maesą na temat zwyczajów plemion popielnych i popielnych hanów, gdyż jako osoba z zewnątrz nie znam tutejszych tradycji. Dobra, zanim porozmawiamy z nim na temat Nerewaryjczyka Ursilaku, tak oficjalnie, no to zajdźmy do Nibani Maesy, zobaczymy, co ona nam powie może o tych zwyczajach, no, żebyśmy czegoś nie spaprali tutaj, gdzie ona była. Gdzie ona była? Tam gdzieś jurta wieszczki. Tak kurde, mi się myli ta klawiszologia z WoWem troszkę, przynajmniej jeżeli chodzi o przemieszczanie też. Tu jest jurta wieszczki. O! Martwi mnie to. Dlaczego przepowiednie nerewaryjskie jeszcze się dzięki tobie nie spełniły? Gdzie tkwi błąd? Zapominasz o swym przeznaczeniu? Podobno przywódca świątyni, człowiek nazwiskiem Toler Sarioni, wpadł w rozpacz i chce cię widzieć. Miejscem spotkania ma być wielka katedra w mieście Wiwek. Błagam, jeśli coś cię trapi, idź do Sarioniego. Może jest jeszcze nadzieja. Znaczy mnie tam specjalnie nic nie trapi, ale... Toler Sarioni, znaczy mieliśmy z nim chyba do czynienia. Nawet na pewno... Kazania Sarioniego, taka książka jest, co jakiś czas się też na nią, natrafialiśmy na nią. Kazania Sarioniego chyba także w jakimś queście były, musieliśmy jakąś tam starą dewotkę do czegoś przekonać, udowodnić, że jesteśmy wierzący, jesteś tam pobożni. I wtedy te kazania Sarioniego nam się do tego przydały, to pamiętam. No dobra, jakby co, to ten Sarioni jest naszym jakby punktem zaczepienia, ale... Ale o tych tradycjach nam miała powiedzieć, mam ją tak wypytywać bezpośrednio, ja wiem. Czekajcie, co nam zapisało w dzienniku? Nibani Maesa martwi się, czy na pewno zdołam spełnić przepowiednie nerewaryjskie. No ja nie zdołam, no co? Mówi, że ponoć człowiek nazwiskiem Toler Sarioni, przywódca świątyni, wpadł w rozpacz. Prosiła mnie o rozmowę z Sarionim. Miejscem spotkania ma być wielka katedra w mieście Wiwek. No dobra, dobra. Sam do niego zejdziemy, ale... Dobra, porozmawiajmy jeszcze z tym hanem. W takim razie już teraz. Zobaczymy, no bo wiecie, oficjalnie mamy stąd wyjść jako Nerewaryjczyk Ursilaku, czyli tego plemienia. Nerewaryjczyk Ursilaku. Doskonale. Chcesz odtąd występować jako Nerewaryjczyk?
znam cię i jestem skłonny nadać ci ten tytuł. Najpierw jednak dwie ważne sprawy. Aha, zaczyna się. Potrzeba i obowiązek. Zanim zgodzę się... Jejku, co za tłumaczenie, słuchajcie. Zanim zgodzę się, mianuję się mianować cię, Nerewalijczykiem, musisz zrozumieć, dlaczego potrzebny jest wojenny przywódca. Dzięki temu zdołasz potem przekonać innych. Dlatego, ponadto muszę wiedzieć, że dokładnie wiesz, jaki musisz wypełnić obowiązek. Dopiero gdy wyjaśnimy sobie te sprawy, będę mógł nadać ci miano Nerewalijczyka. No, czyli to takie proste nie będzie się okazuje. Potrzeba i obowiązek. Potrzeba. Znajcie słowa przepowiedni. Klątwa Dagot-Ura i szósty ród zagrażają naszym ziemiom. Zagrażają naszym ziemiom. Fałszywi bogowie kłamią i dbają i dają fałszywą nadzieję ochrony. Do ciebie należy księżyc i gwiazda Nerevara. Prowadzi cię dłoń Azury. Oto dowody, które musisz pokazać wszystkim jako Nerevarejczyk Ur-Shillaku. Aha, dobra. Czyli co, będziemy chodzić po tych plemionach, mamy księżyc i gwiazdę jako dowód, to niby ma zrobić chyba na nich wrażenie jakieś, tak, no dobra, czyli to jest potrzeba, że to musieliśmy mieć. Klątwa Dagot-Ura. Od nieopłakiwanego rodu pochodzi siedem klątw. Szósty ród to źródło wielkiego zła i zagrożenie dla nas wszystkich. To właśnie potrzeba. Aha. Wiesz, że ta potrzeba jest faktem. Znasz smak walki z szóstym rodem. Wiesz, czym jest śmiertelne spaczenie. Znasz mroki czyhające w zakamarkach Kogorun. Gdy opowiesz swą historię, inni być może dostrzegą w niej dowody. Aha, czyli jest księżyc i gwiazda, jest ta nasza wiedza zdobyta jakby podczas tych podróży. No okej, możemy to wszystko opowiadać. I to niby ma przekonać także innych, tak? No dobra, no w takim razie obowiązek jeszcze. Jako Nerevarejczyk wszystkich plemion i hortator uznany przez wszystkie wielkie rody, zmarzesz grzechy nieopłakiwanego rodu, a fałszywi bogowie odzyskają wolność. Szósty ród i Dagot-Ur muszą zostać pokonani. Musisz też zdjąć klątwę, której uległa trójca. Takie jest brzemię przepowiedni. Taki masz obowiązek jako Nerevarejczyk Ur-Shillaku. No dobrze. No dobrze. Dobra, żebyśmy czegoś tutaj ważnego nie przegapili jeszcze, zanim wyruszymy dalej. Fałszywi bogowie, to chyba gadaliśmy kiedyś. O, ale jeszcze uaktualniono dziennik, to coś nowego. Znasz już kłamstwa, jakie głosi trójca, a także fałszywą nadzieję obrony przed zagrożeniem, jakie stanowi Dagot-Ur. Słyszeliśmy własne słowa kapłana, które zawiera apografa. Wiemy też, że są prawdziwe. Słyszeliśmy słowa, jakie wypowiadają odszczepieńcy. Wiemy też, że są prawdziwe. Fałszywi bogowie złamali przyrzeczenia i przejęli na własność narzędzia wykorzystywane przez nieprzyjaciela. To wielkie zło i zagrożenie. Może nam coś nowego o Dagot-Urze powie? Nope. Dagot-Ur jest diabłem i nieprzyjacielem. On, jego słudzy i wierne mu zastępy potworów są przyczyną wielu nieszczęść, w wyniku których Dunmerowie i cały Morrowind cierpią od lat. Dagot-Ur zamieszkuje niedostępne jaskinie pod Czerwoną Górą, w otoczeniu swych krewniaków zwanych popielnymi wampirami oraz zastępów zdeformowanych monstrów. No, ostro będziemy musieli tam się udać pewnie prędzej czy później. Potrzeba, obowiązek, Kogorun, to wiemy. Nerevarejczyk Ur-Shillaku... O! Coś tam dał. A już gadaliśmy o Nerevarejczyku Ur-Shillaku, a teraz znowu coś nowego nam mówi. Biorąc na świadków moich domowników i pobratymców oraz wszystkie ludy pustkowi, nadaję ci następujące tytuły. Nerevarejczyk Ur-Shillaku. Wojenny przywódca Ur-Shillaku oraz obrońca ludu. Na dowód tego wręczam ci zęby, dzięki którym wszyscy Dunmerowie rozpoznają, że oto nadchodzi Nerevarejczyk, za którym Ur-Shillaku pójdą wszędzie, choćby i na śmierć, dopóki nie zostanie pokonany nieprzyjaciel, dopóki nie zginiesz lub dopóki nie oddasz owego symbolu w Merence. O, to dobrze, że tutaj jeszcze raz zagadałem w tej sprawie. Zęby Ur-Shillaku jeszcze mam.
Kurde. To może jeszcze coś tutaj trzeba pogadać na wszelki wypadek. Czerwona Góra. Czerwona Góra to potężna góra ognia w samym środku w Vardenfell. Zewnętrzne zbocza są strome i niedostępne, a krater głęboki wypełniony roztopioną skałą. Słudzy złego Dagut-Ura obrali to miejsce na swoją siedzibę. Osiadły lud wybudował magiczną ścianę, na którą mówią upiorna bariera. Ma ona powstrzymywać zło przed rozlaniem się po całej wyspie. Wewnątrz bariery deszcz nigdy nie pada, a słońce nigdy nie świeci. Znajdziesz tam tylko zabójczy, czerwony pył niosący zarazę. A, to wiemy już. To już wiemy i wiedzieliśmy dużo wcześniej. Rewalejczyk, potrzeba i obowiązek. Klątwa Dagut-Ura. Fałszywi bogowie, Rewalejczyk Ur-Shilaku, Kogonon, to chyba nie. Wszystko. Wszystko, moi drodzy. Czyli wydaje mi się... Wydaje mi się, że... Znaczy tak, mamy, zobaczmy w ogóle te zęby. Ujojku, zęby Ur-Shilaku, jakie to straszliwe, jakieś takie krwawe i demoniczne. Odporność na paraliż daje, to tam mniejsza z tym. Bo to nie chodzi o to, co to daje i ile kosztuje, tylko o to, że jest to pewien symbol tutaj dosyć ważny. Zresztą, może założę śliniaczek. Pierścień Dunstagmera, tutaj wszystko, żeby było dobrze. Tutaj musimy kończyć odcinek, ale w następnym odcinku do tego Sarioniego będziemy mogli się udać, tak jak nam tutaj powiedziała Nibani Maesa. No i nie wiem, po tych wielkich rodach będziemy chodzić z tymi zębami Ur-Shilaku, z naszymi opowieściami i tak dalej, przekonywać ich tam? Nie wiem, zajdziemy na pewno do tego Sarioniego w następnym odcinku i później pomyślimy, co robić dalej. W każdym razie ruszyliśmy akcję do przodu, jest super. W następnym odcinku będziemy kombinować dalej, a tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się, na razie.